Witam w imieniu Jarka Madzi, witam w swoim imieniu Piotrek Stanek, a mamy tutaj również gości. Mamy promotorów turnieju Błęd na plaży, promotorów marki Proskos, oczywiście Marcin Szczechowicz-Orosz oraz Bartosz Sobstyl. Bartek, no ale jakby nie patrzeć, jestem Bartosz, także... Trafiłem. Nie wiedziałem, czy Bartłomiej, czy Bartosz, zapomniałem. Ale trafiłem. Na którymś z obozów... Do mikrofonu. Nawet na którymś z obozów robiłeś quiz o moim imieniu i nie pamiętasz. Czy Bartłomiej, czy Bartosz? Tak. Naprawdę? Tak. Było takie pytanie? Było takie pytanie. No proszę, no to widzisz, ja takie rzeczy wyrzucam z pamięci. Cieszę się, dziękuję. Dogryzamy sobie, oczywiście jesteśmy jedną wielką rodziną i ekipą, a jesteśmy tutaj w studio, bo porozmawiamy sobie właściwie o całym turnieju. Będziemy totalny freestyle robić, poruszymy różne tematy, porozmawiamy tutaj o organizacji, o tym, jaki dotychczasowy był przebieg tego turnieju. Ja troszeczkę mam zdarte gardło, bo od 24 godzin cały czas rozmawiam i komentuję dla Was specjalnie, moi drodzy, ten turniej razem z Jarkiem. Tak, pobijamy chyba rekord Księgi Guinnessa, już nawet prosiliśmy o to, żeby ktoś sprawdził, czy taki rekord jest gdzieś zapisany w długości komentowania, a my byśmy chętnie chyba przystąpili do tego, aby... Albo taki po prostu challenge accepted zrobić. Zdecydowanie. Musimy to sprawdzić, ale może zadajmy już pierwsze pytanie naszym drogim gościom. Zastanawiam się, kiedy się przestaniecie chwalić i zaczniecie konkrety mówić. To jeszcze chwilkę dla nas. Nie, żart. Ciężko działa na sam początek, więc my nie będziemy dłużni. Trudne pytania już chciałbym. Oczywiście, bierzemy brudy. To z ostatniej strony, bierz to z ostatniej strony. Z ostatniej strony, czekaj. Już wiem, już pamiętam. Powiedz mi proszę, drogi Marcinie, jak z Twojej perspektywy wyglądała wczoraj sobota? Podsumuj nam sobotę. Co przeżywałeś? Jakie emocje? Od rana do wieczora, bo dzień był bardzo długi. No, myślę, że w pewnych sytuacjach pogoda wygrywała z nami chwilowo, więc to były takie... Co? 225? Łącznie? Okej. Dostaliśmy właśnie informację, że 225 par wystartowało w tej obłędnej plaży. To może zacznę od tego, że zeszłoroczny rekord sprzed 2 lat to było 147, więc pobiliśmy go grubo. O procentowo dużo, a jeśli chodzi o pary, to chyba 80, jeśli dobrze liczę, tak, Bartek? Prawie, niecałe 80, także to jest na pewno też fajny wstęp do tego pytania o sobocie. Właśnie tam działo się najwięcej, można powiedzieć, bo przez te 2 dni, piątek, sobota, 140, niecałe 140 duetów wystartowało w 2 kategoriach. 73 pary męskie, 60 par kobiecych i właśnie wczoraj mieliśmy okazję w pełnej krasie widzieć emocje przez cały dzień, które towarzyszyły, szczególnie w fazie pucharowej, kiedy naprawdę topowe pary, przykład Ociepski Kądzioła czy Mariański Pietraszko, odpadały w fazie 1/8 finału, czy 1/4, czy wcześniej nawet niektóre, które stawialiśmy w roli faworytów, więc myślę, że te emocje we mnie też były ogromne, jak oglądałem mecze naszych najbliższych, czyli właśnie Wysolka Janka. Mieliśmy taki moment, myślę, że mogę o tym powiedzieć, jak Łysy wygrał z Ociepem i z Kądziem, no to po prostu się popłakał, mi też łezka poleciała, więc to pokazuje, jak wiele obłędna plaża wnosi do naszego życia. I tak, wydaje mi się, że po prostu sobota była najważniejszym dniem na tym turnieju. Dzisiaj już jest trochę bardziej chillowo, jest turniej mixtów, Oldboy. Nastawialiśmy się na te wieczorne finały, które przeciągnęły nas do prawie północy, łącznie z dekoracją, ale nie słyszałem głosów narzekania z żadnej strony, jeśli chodzi o oczywiście uczestników, o tych finalistów, czy później widzieliśmy na dekoracji, że wciąż sporo osób zostało, więc myślę, że będziemy tą tradycję z nocnymi finałami kontynuować. Znaczy, no wiecie, World Tour Malbork możemy tutaj wrzucić do tego samego worka, jeśli chodzi o skalę działań i długość w trakcie roku. Może Bartek o tym też więcej opowie. Nie, no jasne, no to jest absolutny nasz rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników, to tak jak mówię, pobyliśmy o 80, a sama skala eventu teraz daje nam pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o taki event amatorski, czy po prostu turniej siatkówki plażowej, 3-dniowy. Śmialiśmy się już z tego, że Zbąszyn się staje takim polskim, Błędna Plaża staje się takim polskim trochę Bibione, tym festiwalem siatkówki plażowej. Tak, no właśnie pytasz, czy uczestniczyłem. Jasne, miałem okazję być na 2 większych festiwalach we Włoszech, właśnie w Bibione.
tam bierze udział 20 tysięcy ludzi na 200 boiskach. Nie wiem, czy to jest w Wąszynie możliwe, ale gdzieś tam z tyłu głowy siedzi nam na pewno, żeby ten tutaj festiwal rósł, a być może gdzieś będziemy organizować jeszcze coś na skalę Bibione kiedyś. Trzeba by zamienić camping na jedną wielką plażę, albo tutaj dobudować jeszcze. No, ponownie z Bartka wywołamy tutaj do mikrofonu, może powie o tym, że miał w planach coś tam nad morzem robić, gdzie są naprawdę możliwości, żeby faktycznie rozłożyć zdecydowanie więcej boisk. No, nie ma co ukrywać, w Wąszyniu mamy teraz 8. Trzeba pytać głównego Tomasza, dyrektora, o tym, jakie to są potencjalne możliwości, bo teren jest spory, ale no myślę, że 200 to musielibyśmy chyba jeszcze na rynku boiska wysypać, żeby faktycznie do tej liczby i w okolicznych wioskach, żeby dobić. Dostałem informację z resortki, że mamy awarię mikrofonu. Tego mikrofonu nie słychać, więc tutaj podajemy jeden, tak. Przyjdziemy jak w szafecie. Teraz słychać? Teraz raz, dwa. Tak, będziemy podawać jeden. No, mamy. Dobra, no to tak jak zacząłem mówić, to myślę, że to jest kolejny krok tylko gdzieś tam w rozwoju tych naszych działań i tego, co robimy. Tak jak Marcin powiedział, no 200 boisk, to chyba musielibyśmy na wszystkich ulicach z Wąszynia tyle piasku wysypać, żeby się pewnie zmieściły. Ale no, Zbąszyn jest takim naszym miejscem, z którego jakby no, Proskos się wywodzi i takim głównym miejscem działania, ale też nie jedynym i myślę, że z biegiem czasu oprócz Malborka, miejmy nadzieję, pojawią się też inne lokalizacje, w których też będziemy mogli jeszcze przeprowadzać no może takie eventy jak na skalę Bibiona albo i większe. Pałeczkę, ja też przekazuję pałeczkę. Niestety jeden mikrofon nam się zepsuł, dlatego teraz musimy korzystać z jednego na kablu, więc będziemy to robić w sposób mocno, powiedziałbym, chałupniczy. Amatorka. Mamy profesjonalne studio, profesjonalne stroje, profesjonalny komentarz, profesjonalną oprawę, ale amatorskie mikrofony. Nie żartujemy, jest naprawdę super, bo myślę, że to też warto podkreślić. Ta edycja obłędnej plaży to była najbardziej zaawansowana technologicznie edycja w historii Proskosu. Nigdy nie zrobiliśmy tylu rzeczy, korzystając z tylu nowych technologii, z tylu kamer i z tak genialnym komentarzem. Ja bym do tego chciał jeszcze dodać, że jeszcze nigdy w życiu nie rozwijałem tylu kabli i 16 godzin nie podłączałem wszystkich złączek i przędzień. Wyobraźcie sobie, że po prostu przez całe okablowanie na tym evencie podłączaliśmy cały czwartek, co było od godziny 8 do 23.40. No to jest po prostu robota i to jeszcze 4-5 osób, to nie tak, że jedna czy dwie osoby. Tego mega genialna robota wszystkich tutaj uczestników. Ale jeszcze chciałbym wrócić do turnieju troszkę, zanim przejdziemy do tych spraw technicznych. Nie, teraz ja mam pałeczkę, sorry. Nie ma tak łatwo. Musisz walczyć, tak. Mam panowie otwarte pytanie do każdego z was. Kto pierwszy tutaj podniesie rękę, ten dostanie pałeczkę? Na stół, dajcie na stół, tak. Klepiemy. Pytanie, kto był dla was z największym zaskoczeniem poza parą Janek Krasiński i Mateusz Ziemba? Ominijmy tą parę, ale poza tą parą, kto był dla was wczorajszym największym zaskoczeniem na plus u kobiet i u mężczyzn? To z racji tego, że ja mam mikrofon, to wracam jeszcze do poprzedniego pytania. I chciałem też powiedzieć o tych nowych technologiach, że jest, bo tak jak powiedziałeś, jest tego mnóstwo, ale też fajnie, że wszyscy się w tym odnajdują i chcą tym też brać udział, bo to też jest, tak jak powiedzieliście, jest Discord, jest Twitch i jeszcze parę innych technologii. I mogło być tak, że po prostu tych zmian i nowości, innowacji mogło być za dużo, ale no, te liczby pokazują gdzieś tam i ludzi na Discordzie, na kanale Proskosu i obłędnej plaży i na Twitchu i ludzi oglądających, że jakby w społeczności się to podoba i to jest fajne. A jeżeli chodzi o jakieś największe niespodzianki w turniejach, no to ciężko mi powiedzieć, wydaje mi się... O Discordzie powiedziałeś. Tak. Jak rozwiązaliście tą akcję z sędziami, żeby sędziowie nie muszą biegać do... No właśnie, to jest usprawnienie dla wszystkich grup, bo to nie jest usprawnienie tylko dla całej społeczności, ale też komunikacji między nami tutaj turniejowej, no bo ci z was, których tutaj nigdy nie było, wiedzą, że żeby przejść z boiska jednego do namiotu sędziów, czasami zajmuje to 10 minut w jedną stronę. I także takie usprawnienie komunikacji też jest ważne, no ale to jest tylko jak nasza wewnętrzna sprawa, więc to jest jakby nie jest najważniejsze w używaniu Discorda.
A wracając do twojego drugiego pytania, to myślę, że tutaj lokalna para w turnieju kobiet, czyli Gajtkowska i Puławska, fajnie dziewczyny pograły, zajmując czwarte miejsce i to naprawdę tam przegrywając półfinał minimalnie, bo w końcówkach. Meczu o trzecie miejsce niestety nie widziałem, ale no, patrząc na jakość gry, ja też dziewczyny znam od jakiegoś już czasu i przez te parę lat zrobiłem naprawdę super postęp, więc myślę, że to jest taka para, która no, bardzo fajnie tutaj pograła. Dostałem kolejną informację, że... A, już słychać, tak, że znowu nie słychać, Bartka nie było. Bartek, masz jakiś pecha do tego mikrofonu, no, ogólnie to nie dostaniesz już pałeczki. Tak, ktoś ci tam cenzuruje u nas, wyraży serca, ale mądrze mówisz ogólnie. Tak, było słychać. Dostałem potem zwrotną informację, że było jednak słychać, że to chłopaki coś tam się bawią z potencjometrami. Kto chce teraz przejąć pałeczkę? No to, ale może po kolei, no. Ale on się zgłosił, O technologiach. Czekaj, bo tu kabel. Urwiesz kabel z internetu. Nie no, żartuję. A propos rozwijania kabli właśnie. Tak, potwierdzam, to była najbardziej zaawansowana technologicznie obłędna plaża i myślę, że w tym kierunku będziemy iść, więc przygotuj się na jeszcze więcej kabli i jeszcze więcej sprzętu, jeśli będzie taka potrzeba. Oczywiście, jeśli będzie na to popyt, więc dajcie znać, czy w ogóle wam się to podoba, czy lubicie taką formę, bo bez was nie będziemy tego robić, bo jak będzie nas oglądać 0 osób, albo 2, albo 4, no to wiadomo, że inaczej będziemy do tego podchodzić, jak będzie oglądało 1000, niecały 1000 nas oglądał wczoraj na finale, więc to też pokazuje skalę, jaką udało nam się urosnąć dzięki tej technologii i myślę, że to dobry kierunek. A wracając do pytania, krótko, moim zaskoczeniem najbardziej był udział pary Bielek Jochym, dobrze powiedziałem? W finale nie znałem dziewczyn w ogóle wcześniej, więc całkowicie w tak mocno obsadzonym turnieju jest to dla mnie zaskoczenie. Być może ja ich nie dowartościowałem, albo po prostu nie zauważyłem ich w stawce. Natomiast jeśli chodzi o facetów, nie stawiałem mimo wszystko na Kubę Pobiwczaka i Stacha, że zajdą aż do czwórki. Myślałem, że 8, 16, tak, ale z racji tego, że rzadko ich widać na polskich plażach, przynajmniej tutaj na tych ogólnopolskich turniejach, to nie stawiałem ich tak wysoko, więc to moje odczucie. Ja powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o turniej żeński, to faktycznie Nicole Jochym, Zuzanna Bielak, zaskoczenie. Też dziewczyn wcześniej nie znałem i nie widziałem meczów tej pary, ale zrobiły ogromne wrażenie, bo naprawdę kapitalnie zagrały słom. Tak, to już później się dowiedziałem, ale nie miałem świadomości. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to mam dużo cięższe zadanie, bo szczerze mówiąc mam kilka par, które były dla mnie zaskoczeniem, takim pozytywnym oczywiście zaskoczeniem. Faktycznie Popiwczak Szymankiewicz oczywiście. Popiwczak Szymankiewicz, para, która nie gra ze sobą normalnie, nie gra w turniejach, to nie jest para grająca regularnie, a tutaj bardzo daleko zaszła. To jest numer jeden. Numer dwa zaskoczeniem dla mnie była też para, Bartku, Sobstyl, Kaciczak. Naprawdę bardzo fajnie wyglądaliście w tym turnieju. To nie słodzę, dlatego że jesteś współlokatorem i siedzisz obok mnie. A tylko po prostu faktycznie tak było, że jak na pierwszy, wasz pierwszy raz i tylko 2 dni treningowe, to zagraliście naprawdę dobre. A, to faktycznie 0 treningów wspólnych. To bardzo dobre wejście w turniej i bardzo fajna gra. Myślę, że jak będziecie grać razem, to będziecie ciekawą parą na pewno, fajnie, efektownie grającą. I ktoś jeszcze z zaskoczenia? Chyba nie. Chyba to wszystko. Jarku. Ja powiem krótko. Dziewczyny Jochym Bielak, jak najbardziej na plus. Ja powiem krótko, że... Na dziewczyny jak najbardziej na plus to też para Jochym Bielak. Widziałem je wcześniej, ale tutaj w takich warunkach turniejowych udowodniły, że naprawdę grają znakomitą siatkówkę. Bardzo dynamiczną i to mi się mega podoba. A z par męskich, no tutaj muszę niestety powtórzyć po Piotrze. Gość, który siedzi koło mnie, mega na plus ta para. Naprawdę zagrali świetne zawody i mam nadzieję, że to będzie się rozwijać. Oraz też... Kuba Popiwczak, mimo że schodzi z hali, gdzie jest cały czas treningu halowym, to też znakomicie i naprawdę świetnie prezentuje szybkość, formę i też strzał, tak? Bo to jest libero. Pamiętajmy o tym, że to jest libero, a on naprawdę strzela po tych kreskach, plasuje tymi takimi rogalikami. To cud, że umie zagrywać.
Wyślemy mu ten fragment, żeby sobie obejrzał spokojnie, udostępnił w swoich social mediach i zhejtował odpowiednio twój komentarz. No, a jeszcze a propos tego, co Marcin powiedziałem, czy podobało się? No tutaj myślę, że oglądalność mówi sama za siebie. W piku wczoraj oglądało nas około 2300 osób, według Twitcha. 2300 osób, to jest naprawdę mega ilość, a całościowo mieliśmy ponad chyba 90 tysięcy unikalnych użytkowników, którzy po prostu zajrzeli na naszą transmisję. Więc to jest dla mnie wynik, który gratyfikuje wszystkie trudy, które tutaj było. 90 tysięcy ponad. Jeszcze sprawdzę dokładnie ile, jeżeli dostanę informację z reżyserki dokładną ile, to będę mógł wam potwierdzić. Tak, będziemy to pokazywać. No to co to oglądalność, no to tak jak już wcześniej też stwierdziliśmy, że no super sprawa, że coś się też przyjmuje, no bo to znaczy, że kibice chcą to oglądać i że jest fajnie, a jeszcze wracając do turnieju męskiego na chwilę, no to może nie takim zaskoczeniem, ale ja powiem szczerze ze swojej strony para Zięba Krasiński, bo Janek i Łysy, jak ja też z nimi czasami trenuję w Gdyni i wiem, że są dobrzy, no bo są bardzo dobrą parą, ale powiem szczerze, że tak oglądając ich mecze byłem pod mega wrażeniem, jak mają ogarniętą organizację gry, bo widać, że to wszystko jest dograne po prostu tam co do centymetra i to nie ma żadnego przypadku w ich taktycznym tych rozwiązaniach, bo jakby to, że mają dograne fajnie te zagrania swoje, różne wystawy, to też taktycznie zmiana skrzydła ataku i później plasy w jedną i drugą stronę, no naprawdę robi to wrażenie, więc zresztą no, pokonanie Marcina Ociepskiego i Michała Kądziału, no to mówi myślę samo za siebie i wygranie całego turnieju, ale to też na to chyba należy zwrócić uwagę. Wracamy w takim razie. Nie wiadomo, komu podać mikrofon. Tak, nie wiem dlaczego. Idealne rozpoczęcie. Rozpoczęcie, to jest tak zwane przerzucenie, delegowanie odpowiedzialności albo przerzucenie odpowiedzialności. Złom? Możemy tak, Kupru mówi serdecznie, pozdrawiam całą drużynę. Na tym turnieju akurat, no nie, był przecież Słom. Dobrze, przejdźmy dalej. Proszę tutaj jakiś tutaj, wiesz, prywatnie wyciągać. Natomiast o czym moglibyśmy jeszcze powiedzieć? Przede wszystkim, panowie, chciałbym wam powiedzieć, że macie bardzo ładne okulary. Bardzo ładne okulary, co to za marka? Chcesz coś więcej powiedzieć o tej współpracy? Bo to jest, myślę, że też fajna rzecz do pochwalenia się. Rozmawialiśmy coś o amatorce, nie? Tak lukujesz produkty właśnie? Nie, no dobra. O lokowaniu produktów. Cieszę się, że zaangażowaliśmy tak wielu partnerów, zarówno lokalnych, jak i tych ogólnopolskich. O lokalnych dowiecie się z naszego fanpage'a, będziemy tam wrzucać wszystko po evencie już ze zdjęciami ładnymi od pana Bernarda, którego też pozdrawiamy, natomiast o ogólnopolskim możemy powiedzieć trochę więcej tutaj, bo są z nami w studio produkty, tak? Czyli właśnie okulary, które mamy, Oakley, to jest marka topowa, jeśli chodzi o brand okularów do plażówki. Jak byłem w kadrze 10 lat temu, to już wtedy mieliśmy okazję w nich trenować i cała kadra jest zaopatrywana w te same okulary, zresztą nie tylko Polska, ale też wiele innych. Jak spojrzymy na tour, prawie 90% moim zdaniem gra właśnie w okularach Oakley, także dzięki za to. Druga rzecz, Wilson, piłka, która jest całkowitą nowością w Polsce. 2 cm mniejsza od Mikasy, wagowo podobnie, chociaż niektórzy twierdzą, że cięższa, jednak jest szybsza zdecydowanie dzięki temu, że jest po prostu mniejsza, ma mniejszy opór powietrza, niekoniecznie jest cięższa, więc mniej podatna na wiatr, bardziej widowiskowa moim zdaniem, jeśli chodzi o design i jeśli chodzi o siłę ataku, bo to widać w momencie, kiedy jest mocny atak, czy mocna zagrywka, jak ona przyspiesza. Na sekundkę zatrzymajmy się przy tej piłce. Czy miałeś już jakieś pierwsze opinie, oceny od zawodników? Rozmawiałeś, jak się nią gra? Coś wiesz? Wiecie, no nie zbieraliśmy, tak nie chodziliśmy, nie pytaliśmy, jak się gra tą piłką. Myślę, że po takim jednym turnieju to z pewnością pary, które zagrały dobre zawody, powiedzą, że się grało okej, a te, które przegrały od razu tam pierwsze mecze, mogą wtedy szukać jakichś tutaj takich wymówek, można powiedzieć, że piłka była inna.
Powiem tak, piłka jak piłka, tak? Jest okrągła i nie sprawi, że będziemy grać lepiej czy gorzej. Są to niuanse, wiadomo, ale moim zdaniem przy takiej liczbie gier, jaką mieliśmy, czyli trzy mecze w grupie, po których w zasadzie nic się nie działo, bo nikt nie odpadał, to też dzięki temu mieliśmy okazję tą piłkę przetestować, że tak powiem, bezkosztowo, bezstresowo. Jak ktoś już mówił o jakichś opiniach, to zazwyczaj były to pozytywne, takie, że przychodzili sami i mówili, że hej, ta piłka faktycznie jest spoko i nikt nie przychodzi i mówi, ej, wywalić tego ulicę, no nie? Także... Możemy grać w Newcastle? Tak, o właśnie, to czego się obawialiśmy, czy będą osoby, które podejdą do sędziego i powiedzą, że obie pary się zgodziły i chcą grać Mikasą, bo zawsze grają Mikasą. Nie było żadnej takiej sytuacji. Także cały strach, zapomniałem w sumie o tym strachu podczas turnieju, ale cały ten strach, który mieliśmy przed tą decyzją, czy gramy ulicą, czy nie, odszedł i faktycznie to nas będzie prowadzić do może kolejnych ewolucji, rewolucji czasami. Będziemy śmielej podejmować na pewno takie decyzje. Także jeśli chodzi o Wilsona, to myślę, że pomysł trafiony, czy jeszcze gdziekolwiek w Polsce będzie można nią zagrać, nie wiem. Będziemy chcieli przekonywać następne turnieje, żeby dołączali do rodziny Wilsona w Polsce. My jako Proskos będziemy ją na pewno promować, bo po prostu jest fajna i lubimy takie innowacje. Jeszcze słówko, tak, że jest to piłka, która weszła na rynek w 2019 roku od Stanów Zjednoczonych, teraz już jest we Włoszech, jest w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. No i mam nadzieję, że zagości na dłużej w Polsce. No ja miałem okazję parę tych spotkań w turnieju zagrać z tą piłką. I takie dwa moje spostrzeżenia to, że rzeczywiście jest większa kontrola nad tą piłką, nad atakiem i nad przyjęciem i to jest fajne. A druga sprawa to jak zresztą i piątek i sobota były takimi deszczowymi dniami i parę razy zdarzyło się tak, że po prostu ta piłka powinna nasiąknąć i powinno się nią grać dużo gorzej niż taką suchą piłką, a jakoś nie zwróciłem większej uwagi, żeby była jakakolwiek różnica, więc to też jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Więc to jak najbardziej myślę, że tak, tak. No a to co powiedziałeś też, że jest na pewno dużo bardziej widowiskowa, bo nie wiem czy leci szybciej, ale no, na pewno wyżej się odbija, więc to jest na pewno dużo bardziej widowiskowe i no i fajnie, no bo to też gdzieś tam angażuje bardziej kibiców i sprawia, że wygląda to jeszcze fajniej z boku, także tylko im plus. A propos widowiska i gry, to bardzo ładnie rozpocząłeś kolejny temat, czyli waszym zdaniem, pytanie otwarte wrzucam, najlepszy kołek turnieju i najlepsza akcja turnieju taka, wiecie, że była albo najdłuższa, albo najbardziej przypadkowa. I ja tutaj zacznę teraz od siebie. Najlepszy kołek, ale moim zdaniem, nie będę sam sobie, wiesz, wypominał z własnych akcji. Najlepszy kołek turnieju dla mnie to jest Adam Sobsy, czyli brat mojego kolegi, który tutaj siedzi po mojej prawicy. Wczoraj na finale, ten, który poleciał prawie za trybuny, taki kołek, no, chyba tak, mega gwóźdź, naprawdę szacun Adam za siłę, którą wyciągasz z tricepsa do tego ataku. No, a akcja to też tej samej pary, ale tutaj na tym boisku jeszcze w eliminacjach pomiędzy Mateusz Bury z Pawłem Malickim i właśnie przeciwko Igorowi i Adamowi. Igor Ciemowski i Adam Sobsy też. Było po 20-19 prowadził Adam z Igorem. Ta akcja, która wtedy się odbyła, to było po prostu niesamowite. Tam było dużo kontrowersji, jakieś piłki podwójne. Ona tyle trwała, tam było tyle przypadkowych zagrań, że chłopaki chyba mega wspominałem to, bo to była akcja w taki sposób, że po prostu Adam mógł nie dojść do finału i w tym finale moglibyśmy na przykład oglądać Mateusza właśnie z Pawłem. No teraz tam. Bartku, lecimy falą, pamiętaj. Fala idzie w jedną stronę i później się odbija. Ja nie jestem w stanie wybrać jednej akcji, która byłaby tak efektowna, bo było tutaj, ja bym tak miał podsumować, to pewnie z kilkadziesiąt tysięcy akcji, więc z tych kilkudziesięciu tysięcy akcji wybrać jedną, która była niezwykle imponująca, jeśli chodzi o atak, no nie jestem w stanie, tego było tak dużo, ale na pewno pod kątem siły dominuje tutaj siły ataku. Wydaje mi się, że dominuje jednak Adam Sobstyl i jego ataki. To było też fajne, że w momencie, kiedy wczoraj w finale atakował Adam Sobstyl, to na trybunach była cisza. Było tylko łupnięcie o ziemię, piłka leciała gdzieś z trybuny i po prostu wszyscy zamierali. Więc ja bym nie chciał być na miejscu piłki. Ja teraz tak? Na końcu? Wiecie co, jak oglądam mecze, często...
Słuchacie mnie, czy co? Jak oglądam mecze, często zwracam uwagę na to, w jakich momentach dzieją się dane rzeczy, ponieważ kołek przy 2-0, no wiadomo, jest trochę luz, tak? Jakby jak to jest trzeci atak meczu, fajnie, że poleciała tak wysoko, ale to jest inna wartość jak przy 2019. Ja nie o kołku, ale o bloku łysego na 14-11 w tiebreaku w półfinale, bo to była akcja, gdzie gonili ich w tiebreaku, na 12-13 już mogło być, Popiwczak z Szymankiewiczem. I wtedy po długiej akcji skończył to łysy beretem. To było na 4-1, bufor 3 punktów, 3 piłek meczowych i moim zdaniem to był klucz do zwycięstwa w tym meczu, a docelowo w całym turnieju. Z kolei jeśli chodzi o dziewczyny, ponownie akcja obronna. Jestem mały, więc bardziej takie doceniam. Długa wymiana właśnie przeciwko Kindze i Oli w finale, parę Bielek Jochym i po takiej długiej wymianie jedna piłka tak wpadła po obronie właśnie w narożnik. Nie pamiętam, która to dziewczyna zrobiła, ale tak. Tak. I chciałem was zapytać o jedną akcję, bo wczoraj ktoś dostał chyba, obronił Adam to był ponownie, chyba obronił głową, wydaje mi się. Czy to... Igor. I czy to była głowa, faktycznie? Tak. Tak, to była głowa i summa summarum chyba... oni wyprowadzili z tego kontra, ale tej akcji nie wygrali, tak, ale to była głowa. I to aż tak było, boleśnie to było słychać nawet, tak na trybunach. Ale jeżeli chodzi o akcję, to ja tutaj takie mam tylko dwa takie przebłyski, bo to co też mówisz, że Marcin, że to jest ważne, w jakim momencie ta akcja się dzieje. I ja zapamiętałem dwie takie akcje, praktycznie jedna po drugiej, z ćwierćfinału, jak grał Stachu Szymankiewicz z Kubą Powiewczakiem na Muchę i na Demona. Jak dwie takie akcje Kuba ze Stachem wybronili, których no, nie mieli prawa wygrać gdzieś tam, jak Kuba raz, że nogą, gdzieś tam tutaj podbitka od bloku i wystawa z 10-11 metra i tak jak później rozmawiałem z Muchą i Demonem, że może się odechcieć po takich akcjach. A druga akcja to też zapamiętałem, ładną obronę Kuby Popiwczaka, jak grali w półfinale z Jankiem i z Łysym, takiego też mocnego strzału i ładną kontrę w tiebreaku gdzieś tam pod koniec tiebreaka, summa summarum no nie dało to im zwycięstwa, ale takie też fajne akcje obronne właśnie, więc to jest też ta sól siatkówki plażowej. To teraz rozumiem, że jak jestem pierwszy, to mogę sam sobie zadać pytanie. Nie ufam ci. Nie ufam ci, Jareczku. No ale to może ja teraz wam zadam pytanie, jak wam się, no bo to też jest któryś... Marcin, później z nimi pogadamy, dobrze? Bo wy, no, to też jest właśnie pierwszy turniej, kiedy prowadzicie taką transmisję obszerną z takich turniejów, ale też nie ukrywajmy, że te innowacje, które tutaj wprowadziliśmy są też dzięki wam i te nowości. Super, muszę powiedzieć, że studio wasze wczoraj wyglądało już po zmroku i przy tym sztucznym świetle, jak też sobie to doświetliliście i fajnie to wyglądało. Jakie są wasze odczucia do tych nowych technologii, do tego jak ten turniej przebiegał? Dziękuję Bartku za to pytanie. Nawiązując do technologii, które mamy tutaj, to jest po prostu już praktycznie można powiedzieć, że mega profesjonalna relacja, może nie na poziomie, no niestety no tutaj w tym studiu, dobra, o technologii. Technologia ma jedną wadę, nie jest wodoodporna. Przez poprzednie dwa dni ulewa była, bo trzeba powiedzieć o też tych drobnych przeszkodach, ulewa była średnio co ile, co godzinę? Tak, to przeszło, bo chmura, łup, słońce, chmura, łup, słońce. Wyobraźcie sobie, co to jest dla sprzętu, tak, który my rozwijamy i nie zdążamy wszystkich końcówek zdjąć. Myślę, że jakieś około 30-40 końcówek, przejściówek i chyba z 15 kabli nam poszło z powodu wilgoci lub po prostu ulewy. Dlatego teraz mamy jeden kabel, jeden tutaj mikrofon, a reszta jest jeszcze w naszym studiu przygotowana do tego, aby tam wszystko pobiec i wskoczyć na transmisję. Dlatego sprzęt naprawdę ma jedną wadę. Jak ktoś produkuje ten wodoodporny, dawajcie znać. Ja tutaj jeszcze dodam od siebie, że pod kątem sprzętu to Jarek przywiózł tony sprzętu, i które wykorzystywaliśmy. Bez Jarka to wszystko by się nie udało, zdecydowanie. Samemu w studio i samemu komentować mecze też jest ciężko, bo jednak fajnie mieć partnera i fajnie z kimś rozmawiać i wspólnie cieszyć się i przeżywać emocje. Ale też nie możemy zapomnieć o tym, że oprócz nas jest cała masa osób, które są na zapleczu. Jest Michał Szczechowicz, Michał ze Zwolszeńskiej Telewizji Kablowej, jest Filip, który nam pomagał ze sprzętem i operował kamerami. No, jest oczywiście Borek TV, więc bez tych firm, bez tych ludzi te transmisje nie byłyby możliwe. To trzeba naprawdę, chylę czoła przed wami, panowie, bo zrobiliście kawał dobrej roboty
I to wszystko też jest wasza zasługa i to, że mieliśmy taką wielką widownię w internecie, to jest też wasza robota, więc wielkie, wielkie ukłony dla nas. My tutaj korzystaliśmy, ja przede wszystkim korzystałem z tego, co wy tutaj dostarczyliście, przygotowaliście i błyskawicznie reagowaliście na każdą awarię, a tych awarii było sporo właśnie przez pogodę. No i też przez to, że to jest jednak sprzęt, więc sprzęt się często psuje. Jakkolwiek dobry by nie był, czasami się potrafi zepsuć. Ja chciałem poprosić, że pracowałem już na wielu, wielu organizacjach, wielu eventach, wielu turniejach, ale ta ekipa, która tutaj jest, tu muszę też podkreślić to, żeby im podziękować, zanim ten, wiesz, jeszcze wiadomo, ten turniej się jeszcze nie kończy, tak? Ale już ja będę, jeszcze pewnie 15 kabli wymienimy, ale już teraz i przez całą transmisję będę dziękował tej ekipie, ponieważ oni na każdy problem podchodzą też z uśmiechem. To mi się mega podoba, że nie ma stresu, nie ma nerwów. Tu jest uśmiech, tu jest współpraca i jest mega przyjazna atmosfera w naszej całej ekipie, tam też w naszym namiocie. Cieszymy się z żartów, żartujemy nawzajem i to jest genialne. Jeszcze tylko dodam do tego, że doświadczenia, które wynosimy z tej imprezy są bezcenne, bo to, czego się tutaj nauczyliśmy i te wszystkie sytuacje, które mieliśmy, to naprawdę procentuje na przyszłość pod kątem organizacji kolejnych eventów i nawet innych imprez, już nie tylko związanych ze siatkówką plażową, ale też potencjalnie z innymi sportami. Więc jeżeli macie ochotę, to korzystajcie z Proskos TV. Chcesz coś tu dopowiedzieć jeszcze? Tak, myślę, że Zbąszyn jest naszym fajnym polem doświadczalnym, jeśli chodzi o życiowe experience i ten zawodowy. I tu chciałbym podziękować właśnie Zbąszyńskiemu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji na czele z moim tatą, bo naprawdę, kurde, możemy fajnie sobie robić różne rzeczy i wszystko mamy praktycznie na pstryknięcie palcem, można powiedzieć. Więc dziękujemy też za to, gminie Zbąszyń oczywiście również za zaangażowanie. Myślę, że nie ma dla nas lepszego miejsca do rozwoju takiego plażowego, osobistego obecnie, także jestem za to mega wdzięczny, a odnośnie ekipy to tak, musicie wiedzieć, że pracuje nas tutaj kilkadziesiąt osób, bo to są też wolontariusze, a jeśli chodzi o wolontariusze, sędziowie, organizatorzy z ramienia Centrum Sportu, a jeśli chodzi o naszą ekipę Proskos, no tak, wymieniliście kilka osób w studio na zapleczu, są jeszcze dziewczyny od social media i tak naprawdę nas jest tutaj grubo ponad dziesiątka, no nie? Wsumując razem z panem Bernardem jeszcze, który robi zdjęcia, dostarcza ten content nam, Wojtek właśnie, więc tutaj naprawdę produkcja takiego eventu, jak byłem na plaża, nie wiem, to są wam do oceny, zostawiamy, jak to wygląda z zewnątrz, ale od nas, z naszej strony możemy powiedzieć, że to są naprawdę dziesiątki ludzi i naprawdę pracowaliśmy, myślę, że tak na solidnie już od początku roku, od stycznia, a wcześniej na pewno były jakieś ustalenia odnośnie systemu gier od października, więc to jest półroczna praca zwieńczona dzisiejszym dniem. Dla nas święto, dużo pracy, ale mimo wszystko święto i myślę, że dzisiaj, tak jak już powiedziałem wczoraj wam, dzisiaj czy jutro będziemy jeszcze zmęczeni, ale za 3 dni już będziemy tęsknić. Tak jak zawsze było na obłędnej plaży czy na Malborku, więc... Dobrze, Bartku, możesz zadać kolejne pytanie. Nie przemyślałem tego, Jareczku, widzisz, dlatego ty jesteś w tej... Zajmujesz taką pozycję, jaką zajmujesz, a ja gdzieś tam zajmuję się innymi rzeczami, więc muszę to dobrze przemyśleć, ale no właśnie chciałem powiedzieć jeszcze dwa słowa do tego, o czym wy mówiliście, że ja tutaj trochę przyjechałem na gotowe mimo wszystko, więc nie o wszystkim wiedziałem, jak tutaj przyjeżdżałem, ale to, co jest super, to że jak to ta infrastruktura się rozwija, bo w tamtym roku te boiska, nie wiem, czy widzicie dwa boiska, czy tylko jedno boisko za nami. W tamtym roku było tylko jedno boisko i ta strefa nie była aż tak bardzo zagospodarowana, co teraz się bardzo zmieniło i myślę, że gdzieś tam te parę boisk jeszcze się tutaj dołoży i jeszcze z czego pan Tomek na pewno będzie bardzo zadowolony. Więc miejmy nadzieję, że jakoś jeszcze to pole do rozwoju tutaj dalej jest. A czy ja mam jakieś pytania do was? Tak? Jakie mam pytanie? To powiedz mi na ucho, jakie, to ja ci zadam. Jak impreza w nas? No to cię nie będę pytał, ale właśnie to jest też fajne, to dobrze, że mi przypomniałeś, bo tak wczoraj też z Marcinem rozmawialiśmy o tym, jak siedzieliśmy przy ognisku z dużą grupą ludzi i fajne było to, że te środowiska się troszeczkę mieszają i że tworzą taką jedną społeczność, bo tutaj byli i oczywiście zawodnicy i Rumca i Steam i sędziowie i organizatorzy, więc no wszyscy i bardzo fajnie to wyglądało.
i super, że w Zbąszczyniu taki klimat jest, bo to nie jest przecież pierwszy rok tego, jak to tak wygląda, tylko te imprezy gdzieś tam przy ognisku towarzyszą temu turniejowi od zawsze i miejmy nadzieję, że jeszcze taka sytuacja trochę potrwa. Piotrze, a ty to jak wspominasz wczorajszą imprezę? Nie było żadnej imprezy, ponieważ reżim sanitarny na to nie pozwala, więc żadna impreza się tutaj nie odbywała. Poszliśmy wszyscy spać i tyle mam do powiedzenia w tym temacie. A mój głos jest zdarty tylko i wyłącznie przez to, że dużo wczoraj komentowałem. Natomiast niektóre źródła mówią, że pewne osoby poszły o 5 spać, a to dlatego, że tak długo kibicowały. Nie mogły wyjść tego z trybu kibicowania. Ciężko zasnąć, to są emocje. Natomiast ja tu jeszcze bym chciał wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że podkreślić to, że to co tutaj zrobiliśmy, jak już tak jesteśmy w trybie takim bardzo tkliwym i już tam łezki nam lecą, to co tutaj zrobiliśmy, to jest, pamiętajmy o tym, że to jest inicjatywa oddolna. My nie mamy wsparcia związkowego, my to wszystko robimy własnymi siłami, sami spinamy, że tak powiem, 4 litery i robimy to w najlepszy możliwy sposób dla was, bo nam się chce, bo to lubimy, bo kochamy ten sport i no jest wiadomo, że czasami jest ciężko i byłoby fajnie mieć większe wsparcie, ale myślę, że tutaj o partnerach, którzy są i którzy nas wspierają, to dzięki nim, pozostałych partnerach, to jeszcze zaraz Szczechu powie, bo bez nich to tak naprawdę to by nie miało miejsca. Nie byłoby szans, żeby taki genialny turniej stworzyć, bo naprawdę możemy określić, że to jest genialne przedsięwzięcie i w tym roku bijemy absolutne rekordy i będziemy to podkreślać, będziemy się tym chwalić, bo chyba też jesteśmy przekonani o jakości tego, co robimy, a to jest bardzo ważne. Tu jest i jakość i tylko żeby jeszcze pogoda była, to by było perfekcyjnie przez cały weekend. Nie jest źle dzisiaj. Chcesz coś dopowiedzieć do tego? Tak, nie współpracujemy przy tym turnieju z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, to trzeba mówić głośno. Inicjatywa oddolna, ale wsparta partnerami, których lista sięga kilkudziesięciu pozycji. Więc myślę, że to też pokazuje skalę wsparcia, jaką pozyskaliśmy też, bo to też nie jest tak, że te firmy do nas przychodzą, tak? Czy instytucje przychodzą i mówią, okej, macie, bawcie się, tak? To jest tak, że musimy sobie na wszystko zapracować. O budżecie można też słówko powiedzieć na pewno. Czy my na tym turnieju zarabiamy? Takie pytania też padały. Nie zarabiamy. Opłacamy swoich ludzi. Też nie jakieś, to nie są to wysokie stawki, nawet nie są to stawki rynkowe, ale opłacamy swoich ludzi na tyle, żeby ten zwrot kosztów uzyskać. Jako Proskos czy jakakolwiek inna instytucja na tym nie zarabia. Czy robimy to z pasji? Tak, robimy to z pasji. Czy chcielibyśmy na tym zarabiać? Jasne, że chcielibyśmy kiedyś na tym zarabiać, ale na pewno nie będzie to kosztem jakości. Więc będziemy do tego dążyć, żeby to rozwijać, żeby szło to w tym kierunku, że możemy dostarczyć wam jakościowy produkt w postaci turniejów siatkówki plażowej, eventów plażowych w całej Polsce, a nawet Europie. Chcieliście coś dodać? Bo jeszcze mam kilka słów o partnerach, ale to... Nie wiem, czy nie urwę? Nie, dobra. No ja myślę, że tak to podsumowując, to po prostu wprowadzamy nową jakość i myślę, że to jest ważne. Słuchacie mnie, przepraszam, czy... No właśnie. Powtórzę, jak ktoś by może nie usłyszał, że tak podsumowując, po prostu wprowadzamy nową jakość. Myślę, że to jest fajne, że możemy to wprowadzać z całą społecznością i myślę, że te 500 osób, ponad 500 osób, samych uczestników tutaj, no to potwierdzają, no bo gdyby nie to, no to sami gdzieś tam mówimy i się tym chwalimy, że to jest największy plażowy event w Polsce, siatkówki plażowej w Polsce pod kątem uczestników, więc myślę, że taka potrzeba jest. To, co też Piotrek o tym powiedziałeś, że to tutaj się uczymy, ale to też jakby no nie trwa od wczoraj, tylko od paru ładnych lat, bo tak sobie właśnie powiedziałeś też o tej ckliwości i przypomniałem sobie, że ostatni raz jak w takiej konfiguracji siedzieliśmy, to było w Malborku 2 lata temu prawie już, więc mam nadzieję, że ta częstotliwość się troszkę będzie zwiększała jednak, a nie pomniejszała od tego momentu. No i myślę, że też dlatego, że jest taki odzew na to wszystko, nie tylko z perspektywy i środowiska jako takiego, jako graczy, ale też partnerów, no bo tak jak powiedzieliście, no te firmy i te organizacje, które nas wspierają, których tutaj możecie podziwiać, no to nie, to są firmy globalne i które każdy zna, więc tym też się trzeba chwalić i miejmy nadzieję, że ta lista
partnerów, uczestników i ludzi, którzy chcą gdzieś tam w tym partycypować z każdej strony, będzie się tylko zwiększała. Wiem, że pan nie lubi do końca tego digitalu, który, o którym mówiliśmy, cyfryzacji wszystkiego, ale... Nie no, dlaczego? No, bez tego byśmy tutaj akurat nie byli. No cóż, mówisz o cyfryzacji. Pomogła wam bardzo dużo, słuchajcie, jaka była radocha, jak można było sobie w kempingu oglądać na przykład mecz. Oczywiście typowe lenistwo, bo trzeba było być tutaj. No ale czasami aura na przykład takiego dziadka jak ja przygniecie i trzeba się troszeczkę ogrzać, nie? Także duży szacunek, kapitalna impreza. No cóż, bardzo fajną sprawą jest to, że zaczęliście, jak ja to mówię, pracę od podstaw, czyli dzieciaki są. Słuchajcie, jak nie będzie dzieci, jak nie będziemy ich tego uczyli i przekazywali im odpowiednich umiejętności, no to wiadomo, co będzie później. Posłucha. Będzie przysłucha, posłucha, przepraszam. No, w każdym bądź razie pogoda dzisiaj jest piękna i z tym akcentem na pewno zakończycie tą wspaniałą imprezę. Spotkamy się za rok. Oby szybciej, panie. Oby szybciej. A co? Na początku maja, tak? Żartuję. Nie, za rok, ale jeszcze jedna impreza, tak? Szykujecie coś? Nie, no jeszcze nie szykujemy nic, szczerze mówiąc, na ten rok, ale mam nadzieję, że się spotkamy w takim gronie szybciej niż za rok. No tatuś mi tam już opowiada, że tu jeszcze jedno boisko gdzieś tam się szykuje. Tak? No tak, to, tak, bo są ten... słupki tam schowane, lekko je trzeba tylko odrdzewić i jedziemy. Tak. Takie rozmowy są ważne. No. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, szacunek panowie. A propos analogów, no to w przyszłym roku możemy troszeczkę tam z płyt analogowych pograć, także. Jeszcze raz dziękuję ślicznie. Pan Jurek Tatarek, promotor siatkówki plażowej w Polsce. Dziękujemy, że dziękuję. Jest pan z nami. Ja również dziękuję, że mogę istnieć wśród was. No naprawdę dodaje to mi, jak to ja mówię, kopa i jestem młodszy. I właśnie na tym polega nasza społeczność, tak? Właśnie się bawimy. Łączymy różne środowiska, łączymy różne generacje, łączymy różnych partnerów z różnych branż, więc no, właśnie dlatego tak to lubimy, dlatego tak to lubimy. A propos partnerów, chciałem, żeby tutaj przyjechało w nasze tło autko Red Bulla, bo jest to Red Bull i to też ukłony dla firmy Red Bull, która... Ja uwielbiam tak, zdecydowanie potrzebuję dzisiaj Red Bulla. Firma Red Bull, która jest naszym partnerem. Wartek Stemstry teraz powiedział, że strzelił sobie Red Bulla przed meczem i faktycznie pomogło. Red Bull, dzięki, że jesteście z nami i tutaj dostarczyliście nam super strefę. Ludzie z tego mega korzystają. Blue DJ, teraz właśnie przyjechały dziewczyny po raz kolejny z dostawą Red Bulli. Super robota też z waszej strony. Tak, właśnie o tym wsparciu partnerów ciąg dalszy trochę, bo jeszcze mamy dwie, trzy firmy, o których chciałbym powiedzieć, no to właśnie Red Bull jest firmą, która angażuje się w największe eventy plażowe na świecie. Oczywiście nie tylko plażowe, ale ogólnie eventy, dlatego pozyskanie takiego partnera, jasne, oni tutaj w tym roku przywieźli nam produkt, zapewnili DJ-a, namiot, parasole, leżaki. Super, super, że to jest, ale jeszcze większym faktem jest to, że po prostu weszli w tą współpracę, tak, że to jest, możemy się tym chwalić, że taki światowy gigant eventowy współpracuje z Obłędną Plażą, która była tyci w malutkim Zbąszyniu, 7-tysięcznym mieście. Dla nas to jest niesamowita sprawa, tak, więc to jest dla nas mega ważne, że dostrzegają nas najwięksi i że możemy z nimi o tych wspólnych planach rozmawiać. Kubota. Klawki przy współpracy Kubota Proskos, marka reaktywowana po 20 bodajże latach. Ja akurat pamiętam, jak mój tata nie pracował jeszcze w Centrum Sportu z Mączyńskim, bo są brudne od tej strony. Mój tata nie pracował z Mączyńskim Centrum Sportu, był nauczycielem i latem dorabiał sobie, sprzedając te klapki na targu. Pamiętam, jako mały chłopiec z takiej przyczepy, jak mieliśmy proskosową, to z takiej przyczepy ojciec te klapki sprzedawał. Ale oryginały sprzedawał? Wtedy one nigdy nie były polskie, to zawsze były klapki z Chin, wydaje mi się, ale faktycznie były to klapki Kubota wówczas kultowe.
Także ja to pamiętam, dla mnie to jest bardziej sentymentalna współpraca niż taka komercyjna teraz, więc mega się cieszę, że oni też weszli w ten temat. Mamy klapki dedykowane naszej marce, personalizowane, więc mega fajnie to widzieć przede wszystkim, bo to cieszy oko. I myślę, że ta współpraca też jest dla nas wizerunkowo fajna, także dzięki za to. Trzecia marka, o której chcieliśmy teraz powiedzieć, to Dobra Kaloria. A że Bartek jest fanem zdrowego żywienia, to oddaję Ci mikrofon, możesz szybko powiedzieć, bo na pewno znałeś Dobrą Kalorię wcześniej niż ja. Ja poznałem niedawno, bo żywiłem się syfem, teraz już wiem, że warto się żywić odpowiednio, także Bartek. Ja jestem fanem zdrowego żywienia, ale chyba jeszcze bardziej jestem fanem słodyczy, niestety. A powiem szczerze, tak jak Jarek mi tutaj zabrał sprzed nosa tą Dobrą Kalorię, jaki to jest smak, z kremem orzechowym i wanilią, to trochę się zasmuciłem, bo kurczę, to nie jest żadna tutaj, reklama tego, konkretnie tego smaku w takim stricte sensie, ale jest to fajne połączenie smaku razem, które też dodaje takie fajne przekąski nawet podczas turnieju, no bo gdzieś tam jak grasz tych spotkań, tak jak ci najlepsi wczoraj, nie wiem ile oni zagrali spotkań, 7, no to odżywianie się podczas turnieju też jest bardzo ważne i gdzieś tam wplatanie tych przekąsek, które pozwolą zachować energię, także bardzo fajnie, że te wszystkie marki zaufały też taką wizję, którą gdzieś tam snujemy od kilku lat i która się ziszcza coraz bardziej, bo myślę, że plany i gdzieś tam wizje i marzenia mamy jeszcze, to jest gdzieś tam start, a to, co się będzie działo, to miejmy nadzieję w ciągu paru najbliższych lat będzie coraz większe i coraz bardziej to będzie się urzeczywistniać to, co gdzieś tam nam się marzy. Jak już wspomniałeś też o takim zdrowym stylu życia, to też trzeba powiedzieć o regeneracji, czyli o naszej strefie fizjoterapii, która tutaj jest, a jest tam Mateusz Dymek, widzimy go właśnie. Dymek. Tak, Dymek i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, fizjoterapeuta naszej kadry robi genialną robotę. Ja już wielokrotnie podkreślam, że podczas ostatniego turnieju uratował mi nogę i szło dalej chodzić i zrobił to dosłownie w 5 minut. Jakby pewnie popracował dłużej, to jeszcze by inne rzeczy naprawił, ale polecamy, gdyż naprawdę no, jest tu pełne zaplecze do tak naprawdę czego zawodnik jeszcze może potrzebować na turnieju. Miały być teraz twoje słowa na jednym z naszych obozów, 2 stopnie, deszcz pada, Jarek mówi, idealne warunki, 5 stopni i deszcz pada, idealne warunki do uprawiania siatkówki plażowej. Tak. Czego może tutaj zabraknąć? To ja może dopowiem, bo to było tak, że ja brałem udział w tym treningu i wszyscy tacy po 1,5 godziny zziemnięci, było 5 stopni, a Jarek podchodzi i mówi, że no 14 stopni, delikatny deszcz, idealna pogoda do siatkówki plażowej, ale wiecie co, tak też sobie o tym myślę, że to jest też bardzo fajne, jacy sponsorzy i jakie firmy się angażują w tą naszą działalność, no bo wszystko to, co teraz wymieniliśmy, to nie musimy jakby robić reklamy czegoś, czemu nie ufamy i co nie jest przydatne jakkolwiek do siatkówki plażowej, bo to wszystko, o czym powiedzieliśmy teraz, to się wszystko ze sobą łączy i idealnie się komponuje, bo to wszystko, jakby no my wszyscy gramy i też uczestniczymy w turniejach, więc też bardzo dobrze wiemy, że to wszystko jest nam potrzebne i też bardzo fajnie, że te marki sygnują nasze działania i jednocześnie my jako ProSCOS sygnujemy też to, że jest to odpowiednie produkty na odpowiednim miejscu. No i cóż, to w sumie chyba tyle jak na razie ze studia. No i najważniejsza rzecz, coś co rano nas... Coś, co nas dzisiaj bardzo cieszyło, to że Piotrek Kantor i Bartek Kłosiak wygrali z parą Karambula Rosji. Piotrek, Kantek, będziesz to oglądać, wielkie gratulacje, brat, słowa uznania naprawdę, trzymamy mocno kciuki na kolejnych eventach i no i co, panowie, tak i finale dzisiaj. To by było na tyle ze studia. Marcin Szychowicz, Bartosz Sobstyl, Jarosław Madzia i Piotr Stanek, ProSCOS TV, specjalnie dla Was. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym wejściu.